A teraz, szanowni państwo, pan dr Wojciech Głowa. Dziękuję bardzo. Witam państwa. Winien jestem na początku szybkie wyjaśnienie. To gdy planowano tą trzecią już rundę spotkań z zabytkami i z tajemnicami Dolnego Śląska, to ten wykład miał ktoś inny poprowadzić. Mój przyjaciel Cezary Buźko, bodaj najbardziej znany archeolog wrocławski, i to on właśnie zapoczątkował takie archeologiczne poszukiwania, również skarbów, czyli nie taka stricte archeologia. Ale tak się złożyło w tym roku, że on z przyczyn rodzinnych nie mógł, w związku z tym zaprosił mnie na to spotkanie, a ja skorzystałem z sytuacji, ponieważ ja jestem Krakusem, więc dla odmiany nie będzie o Dolnym Śląsku, tylko o Krakowie, aczkolwiek o tym kielichu lutra poszukiwanym we Wrocławiu na zakończenie też powiem. Zatem, proszę państwa, wyjeżdżamy z Dolnego Śląska do Krakowa. Jesteśmy, widzimy Stary Kraków, zaczynamy w tym miejscu. To jest, proszę państwa, dzielnica uniwersytecka. Zaczniemy w dawnych czasach, do dzisiaj istniejący budynek Collegium Maius. Pewnie każdy, kto odwiedzał Kraków, to tam sobie podszedł, bo to najstarsza siedziba Akademii Krakowskiej, obecnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli tu się zaczyna historia polskiej nauki. O tym wszyscy wiedzą i te dzieje są znane. Natomiast mało kto wie, że z tym obiektem wiąże się również historia związana ze skarbami. Tak to wyglądało jeszcze w XIX wieku, proszę państwa. Dzisiaj widać, że ten budynek jest sklejony, o, za szybko, sklejony z kilku. Ten pierwszy narożny budynek został zakupiony w roku 1399. W 1400 roku już była inauguracja. Król i biskup krakowski go zakupili. Rozpoczęła działalność ta odnowiona Akademia Krakowska. Bardzo szybko okazało się, że ten budynek nie wystarcza. Na pierwszy rok pisało się 200 studentów, po 10 latach już pisywało się 250, ale na jeden wydział. A były cztery. W związku z tym zaczęto skupować sąsiednie budynki, scalać w jedno takie rozległe założenie. I proszę państwa, w roku 1492 w Krakowie był pożar, spłonęły również te dokupione budynki i profesorowie postanowili złączyć je w jeden gmach, zrobić takie kolegium na wzór włoski, no i do tego zatrudnili murarzy, żeby przekuli ściany, poprawili fundamenty, połączyli dachy i żeby powstało jedno założenie z dziedzińcem centralnym, to co dzisiaj oglądamy. Dwa lata później, świętego Władysława, 27 czerwca roku 1494, murarze, kując tutaj przy tej bramie, a właściwie to z tej strony, przy lektorium Sokratesa, trafili majzlem w ścianę, wpadł im do środka, rozkuli dziurę, okazało się, że jest schowek. A w tym schowku skarb. Tak wielki, że opisali go również nasi historycy, między innymi Maciej Miechowita. Państwo możecie sobie przeczytać, ile tego było. Szafirów i rubinów i innych kamieni szlachetnych, złote łańcuchy i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej niezwykłym kamieniem był czarny diament. Wieść o skarbie rozeszła się lotem błyskawicy po Krakowie, dotarła również na Wawel. Szybko u profesorów zjawił się i król Jan Olbracht, i biskup krakowski, zresztą brat króla, Fryderyk Jagiellończyk. Oglądnęli skarby i część z nich sobie przywłaszczyli. Znaczy, król wydłubał z tych wszystkich ozdób kamienie szlachetne, po czym zapłacił profesorom w srebrze i profesorowie byli z tego zadowoleni, godnie im zapłacił. Natomiast kardynał Fryderyk Jagiellończyk zabrał resztę i też im wypłacił po upominaniu się w ekwiwalencie srebrnym, z czego profesorowie nie byli za bardzo zadowoleni. Tak czy inaczej skarb spieniężyli, skarb trafił na dwór królewski i wtedy o nim słuch zaginął. Ale proszę państwa, jak już się zaczęło, no to już wieść po Krakowie poszła, że w murach Akademii Krakowskiej, mury Akademii Krakowskiej są nafaszerowane skarbami. Profesorowie podjęli kolejne prace budowlane w nadziei, że znajdą kolejne skarby. No i tak zaczęli w kolejnych kamienicach dłubać. Proszę państwa, te skarby były. Proszę bardzo, w kolejnych latach kolejne skarby. O tych pierwszych dwóch, z pierwszego w ogóle nie wiemy, ile tego było. Zachowała się tylko notatka w archiwum Akademii Krakowskiej, że murarzom odebrano skarb i znaleźnego im wypłacono po 50 groszy.
Pozostałe wiemy. No i ten trzeci największy z roku 1523, kiedy w sąsiednim kolegium Minus, stojącym do dzisiaj, znaleziono kolejny gigantyczny skarb. Wieść o tym skarbie doszła do uszu prokuratora Akademii, a wtedy było takie prawo, że skarb należał do właściciela. Czyli jeśli Akademia była właścicielem budynku, to skarb należał do niej. Nie było wtedy takiego znaleźnego, czy nie można było sobie tego przywłaszczyć. W związku z tym dwaj murarze, którzy ten skarb znaleźli, zostali oskarżeni o przywłaszczenie, osadzeni w ratuszowym lochu. Jeden się przyznał i oddał, i wiemy, co tam było, bo to jest właśnie to, co on oddał. I to, co znowu w źródłach akademickich zapisano. Drugi murarz, Jan, nie przyznał się, nie miał ochoty specjalnie wydawać. W związku z tym przekazano go mistrzowi na tortury. No ale kat jakoś tak za bardzo wziął się raźno do roboty i mistrz Jan wyzionął ducha, zanim zdążył powiedzieć, gdzie skarb ukrył. Czyli druga część tego skarbu gdzieś spoczywa do dzisiaj. Nie mamy pojęcia, gdzie i nie wiemy, gdzie. Tak więc, proszę Państwa, w tej naszej akademii co najmniej 4 razy wielkie skarby znajdowano. Tu jeszcze, proszę Państwa, napisałem, jak to Fryderyk Jagiellończyk i król te skarby nabyli. Z jednego byli zadowoleni profesorowie, z innego nie. Proszę Państwa, szybkie pytanie. Czy ten skarb z końca wieku XV, ten największy, najsłynniejszy, gdzieś jeszcze jest? Jest. Można go zobaczyć do dzisiaj, przynajmniej jego fragmenty. Co roku w maju rusza pielgrzymka z Wawelu na Skałkę. To taka tradycja od wieku XIII w Krakowie kontynuowana. Maszeruje sobie ulicami Krakowa od Wawelu do Skałki. Niesiona jest w tej procesji, niesiony jest relikwiarz na głowę świętego Stanisława. Zapewne nikt z osób, które biorą udział w tej procesji, nie spodziewa się, że to właśnie tutaj jest ten skarb. Relikwiarz został wykonany w roku 1504 przez krakowskiego złotnika Marcina Marcinka. Uważany jest za jedno z najwybitniejszych dzieł polskiego złotnictwa doby gotyku. Ofiarowała go katedrze wawelskiej Elżbieta Rakuszanka, ale w imieniu swoich synów, już wtedy zmarłych, Fryderyka Jagiellończyka i Jana Olbrachta. Ozdobiony jest właśnie tymi kamieniami szlachetnymi znalezionymi w Kolegium Majus w Akademii Krakowskiej. Tu u samej góry, akurat na tym zdjęciu nie widać, jest umieszczony ów czarny diament, najsłynniejszy z tamtych kamieni. A więc, proszę Państwa, jest do dzisiaj, można byłoby sobie oglądnąć. Jeszcze raz jesteśmy przy Kolegium Majus, no bo jak już mówimy o skarbach, to musicie Państwo wiedzieć, że oprócz tego, że profesorowie znajdowali kilka razy w historii skarby, to mieli również bogatych darczyńców i takich hojnych. W związku z tym bardzo szybko zaczął się gromadzić skarbiec Akademii Krakowskiej. Trzeba było wreszcie w pewnym momencie zbudować specjalne pomieszczenie, w którym owe skarby byłyby przechowywane. Oczywiście część z nich profesorowie zużywali, a część zwłaszcza takich darów od osób zacniejszych, czy to od królów, czy możnowładców, biskupów, była przechowywana. To jest zdjęcie i widok współczesny skarbca w Kolegium Majus. Dla nas najciekawsze są, proszę Państwa, przepraszam, dwa eksponaty. Berła królewskie i to, co skromnie sobie leży tutaj na dole, to jest łańcuch. Profesorowie zbierali te skarby od XIV wieku i tamten skarbiec, ten taki wielki, już nie istnieje. Nadeszła bowiem u Kresu Rzeczpospolitej taka chwila, kiedy wszyscy musieli się wykazać patriotyzmem. Wybuchło powstanie kościuszkowskie i profesorowie postanowili go zasilić. Jak Państwo wiecie, kiedyś Napoleon powiedział, zapytany, co potrzebuje, żeby wygrać wojnę, powiedział, potrzebuje tylko 3 rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy. Kościuszko, który nie lubił Napoleona, uważał podobnie i rozpoczynając insurekcję, wiedział, że bez kasy i bez rekrutów to się nie uda. Wojska udostępnił mu, że się tak wyrażę, generał Wodzicki, o którym za chwilę, natomiast pieniądze trzeba było zebrać. I między innymi to właśnie profesorowie Akademii Krakowskiej jako pierwsi zgłosili się, że ofiarują cały swój skarbiec. Z wyłączeniem, właściwie za chwilę przyszło opamiętanie, z wyłączeniem owych bereł, czyli insygniów rektorskich. Oddali ten skarb. Wiemy o tym, zachowały się o tym
wzmianki, a właściwie to rewers potwierdzający. No i ta pamiątka, ten łańcuch. Skarby oddane przez profesorów zostały prawdopodobnie przetopione. Do końca nie wiemy, co się z nimi stało. Miały być przetopione, miały być z tego wybite monety srebrne i złote. Ale jak państwo wiecie, ta insurekcja kościuszkowska skończyła się stosunkowo szybko, przynajmniej na ziemi krakowskiej. W związku z tym nie do końca wiemy, czy oni zdążyli. Wiemy, że taka akcja była, dlatego że ten łańcuch znalazł się również w tej składnicy. Całą akcję miał przeprowadzić jeden z profesorów krakowskich, znany być może państwu, Jan Śniadecki. I to on, widząc ten łańcuch, to jedno z najcenniejszych precjozów akademii, które ofiarowała ponoć księżna Anna, wykupił go. Zapłacił 60 zł monet za ten łańcuch, zabrał ten łańcuch. Później wysłał go do Puław Izabeli Czartoryskiej, tak trafił do zbiorów czartoryskich, wywędrował do Paryża, wrócił do Krakowa. I dopiero w XX wieku zorientowali się badacze, że to jest ten łańcuch stary, który ocalał z tamtych czasów, z czasów insurekcji kościuszkowskiej. A więc cała ta akcja jakoś zatoczyła koło. Proszę państwa, jak Tadeusz Kościuszko to rynek, za chwilę na rynek pójdziemy, ale zanim Kościuszko poszedł na rynek, to najpierw spotkał się z tym panem. To jest generał Wodzicki. To on miał tak naprawdę wojsko. Kościuszko miał być tylko naczelnikiem, który tym wojskiem i nowotworzonym miał rządzić. Ta osoba jest nam potrzebna, dlatego że wchodzimy na rynek, mamy słynną przysięgę Kościuszki na rynku, a my pójdziemy do tego budynku, który dzisiaj już nie istnieje, a wtedy stał sobie na środku rynku. To jest gmach, on był w tym miejscu, czyli u wylotu ulicy Grodzkiej. To był gmach wagi wielkiej. Budynek, który stał sobie od średniowiecza na krakowskim rynku i służył, jak sama nazwa wskazuje, do ważenia, w dodatku ważenia towarów wielkich. Średniowieczny budynek później został zamieniony na taki budyneczek zwany domem komisji. Krakowianie zwali go domem generała. To się ze sobą łączy, dlatego że właśnie ówże generał Wodzicki był tym generałem, a komisja to była komisja wojskowa. To w tym budynku został umieszczony sztab wojskowy Kościuszki. Właściwie były tylko dwa budynki na rynku krakowskim, które były związane tak silnie z tym powstaniem. Kamienica Szara pod numerem 5 i dom komisji. Kamienica Szara przebudowywana kilkakrotnie i wielokrotnie restaurowana nie ujawniła żadnych tajemnic. Pozostał nam dom komisji, jeszcze sfotografowany w 1875 roku, w tym samym roku wyburzony. Dzisiaj go już nie ma. No i trochę archeologii wreszcie. W 2005 roku, proszę państwa, zaczęliśmy badania wschodniej strony rynku, rozkopany pięknie. Pod tymi namiotami odkryliśmy fundamenty domu komisji, czyli domu generała. Przez jakiś czas malowniczo wyglądały w pejzażu krakowskiego rynku. Zaczęliśmy je odkopywać. Początkowo nie zamierzaliśmy ich odkopać w całości. Wydawało się, że wystarczy, jak odkryjemy korony murów, wyrysujemy na nowo, pomierzymy. I wtedy okazało się, że coś jest nie halo. Za szybko znowu. Przepraszam, że sobie mylę te guziczki. Mamy bowiem, proszę państwa, plany domu komisji sporządzone jeszcze w wieku, usyłku wieku XVIII, później mamy XIX-wieczne i jeszcze, które sporządzili Austriacy, gdy zajęli Kraków w 1946 roku i gdy przeznaczyli ten budynek na odwach. Na żadnym z tych planów nie było pomieszczenia, które nagle się zaczęło nam pojawiać spod gruzów. Tajne przez poufne. Na żadnym planie. No w związku z tym poszliśmy dalej. No i proszę państwa, znaleźliśmy. Jest to coś, co nazwaliśmy skarbczykiem. Było to pomieszczenie, jak mówię, nieujawnione w żadnych dokumentacjach urzędowych. Pomieszczenie zaślepione, bo pomimo tego tutaj wnęki, tutaj okazało się, że to jest blenda, a więc ukryte, bez dojścia z dołu, zapewne nakryte jakąś klapą od góry i przy burzeniu gmachu zagruzowane. Czy był skarb? No był, tylko że nie doczekał do naszych czasów. Tu, proszę państwa, resztki okutej skrzyni. Tutaj zardzewiała kasetka i tu od niej jeszcze uchwyt. Na schodach, w trakcie eksploracji, no bo odkopywaliśmy to od góry, to zdziwiliśmy się, że na schodach leży pełno monet, ale niestety niezbyt cennych, bo to szelongi Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dokładnie z tamtych czasów. Im niżej schodziliśmy, tym było ich więcej. Tu na dole rozsypane. Ktoś, nie wiemy kto, wpadł widocznie pod koniec powstania kościuszkowskiego do skarbczyka,
zabrał wszystkie cenne przedmioty. Ta szkatułka mu się rozsypała, wysypały się szelongi. Moneta zdawkowa, uznał, że nie warto po nią wracać, nie warto tego zbierać. Co stamtąd wyniósł? Nie wiemy i chyba się nigdy nie dowiemy. Domyślamy się, że chodzi o skarbiec powstania, o skarbiec powstania kościuszkowskiego. No i tak się zakończyła ta jedna przygoda i poszukiwanie skarbów. Proszę Państwa, wędrujemy na inny koniec, kraniec rynku. Kamienica pod numerem 35, obecnie siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pałac pod Krzysztofory. Kamienica krakowska z bodajże największą ilością legend nawiązujących do skarbów. Właściwie każdy, kto kiedyś pisał o Krakowie, mówił, że jeśli mają być skarby, to w tej kamienicy. Mnóstwo tych legend było, a to i o diable, i o czarnym kurze, i o służącej, która skarb złoty stamtąd wyniosła. Niezliczona ilość. Ta kamienica rzeczywiście ma potężne lochy. To jeszcze pamiętam, jak mój ojciec mówił, kiedy w latach szkolnych chodził ze swoim kolegą z klasy po węgiel do tej piwnicy, że to lochy były okropne. W związku z tym rozpalały wyobraźnię. Do tego stopnia, że nawet profesor Streicher, w końcu badacz wysokiej rangi, kiedyś próbował robić eksperyment i czarnego kota w piwnicy wpuścił i rzekomo go gdzieś na plantach wyszedł. To tym bardziej jeszcze pod temperaturę poszukiwań w tej kamienicy. No i kilka lat temu mieliśmy okazję przeprowadzić badania wykopaliskowe. Wyczyściliśmy te piwnice, tam jest obecnie kolejna przestrzeń wystawiennicza muzeum. Wyszliśmy też na zewnątrz, no i okazało się, że nawet na zewnątrz jest coś ciekawego. Coś, co nazywa się przedproża. Przesklepione, zasłonięte. Po raz pierwszy w Krakowie odkopaliśmy to przedproże. No a i między innymi zamurowane wejścia. Czyli znowu różnego rodzaju opowieści o tajnych przejściach, tajnych wyjściach z kamienic krakowskich, z zamków i tak dalej. Po części znajdują jakieś uzasadnienie, ale tylko po części. Dlatego, proszę Państwa, że te gotyckie jeszcze wyjścia, one dla nas są dzisiaj tajne, bo się znalazły pod ziemią. Ale jeszcze w XV wieku, w XVI wieku one funkcjonowały. Tylko w późniejszych czasach zostały zamurowane, zaślepione. No, a nam się wydaje, że jak jest takie zamurowane wejście, to ono na pewno prowadzi do skrytki ze skarbami. Te nie prowadziły do żadnej skrytki. W związku z tym przerzucamy się kawałeczek dalej od rynku, no bo jak nie kamienica czy pałac pod Krzysztofory, to co? No to pałac Wielopolskich. Pałac, który powstał w wieku XVI dla nie byle kogo, bo hetmana Jana Amora Tarnowskiego, jednego z wybitniejszych hetmanów, ale jednocześnie jeden z najpotężniejszych rodów małopolskich. Kazał go sobie tu w Krakowie wybudować. A w XIX wieku został zamieniony, później kilka innych rodów go miało w posiadaniu, zamieniony na budynek magistratu, bo kiedy odzyskaliśmy władzę nad miastem, no to Rada Miejska już się nie zbierała w ratuszu, bośmy go sobie zburzyli. W związku z tym potrzebny był inny budynek, no i tenże Pałac Wielopolskich przebudowano, przystosowując go do potrzeby nowoczesnego magistratu. No i proszę Państwa, przy okazji przebudowy tego magistratu, 3 razy pod rząd niemal jeden za drugim mieliśmy takie właśnie wysypy. Najpierw skarb, który wysypał się ze stropów. Budowlańcy, którzy próbowali zrobić dodatkową klatkę schodową, przekuli strop i okazało się, że pomiędzy podłogą piętra a stropem parteru jest półmetrowa przestrzeń. Co tam było, nie wiemy. Udało się odzyskać 500 monet, które robotnicy oddali. Drugi skarb został znaleziony, proszę Państwa, w tym miejscu, przy jednej z tych kolumn, dokładnie tu. Robotnik, który pracował, układał bruk, zahaczył łopatą o narożnik, wypadła cegła. Okazało się, że w środku, w tym postumencie jest wnęka, a we wnęce skarb. Znowu nie wiemy, ile tego było, bo magistrat dopiero po kilku dniach się zorientował, że ludzie przychodzą i z pełnymi kieszeniami pieniędzy starych, srebrnych, złotych wychodzą. No i znowu udało się odzyskać około 600. No i w kolejnym roku jeszcze jeden skarb. Także skarby były i skarby w dalszym ciągu są, proszę Państwa, znajdowane.
No i to dalej mówimy o tych, o tychże samych obiektach. Proszę Państwa, widok na Wawel i zamek, i katedra wawelska, bo zmieniamy znowu miejsce. No trudno byłoby Wawel pominąć w tych opowieściach o skarbach krakowskich, w związku z czym maszerujemy teraz na wzgórze wawelskie, właściwie widzimy je z góry. Tu jest taki cytat, który zapisałem: rubinów wielkich 7, mniejszych 8, szmaragdów małych i tak dalej, i tak dalej. To jest, proszę Państwa, lustracja skarbca koronnego spisana w roku 1764, a więc tuż u kresu Rzeczpospolitej. Spisano wtedy to, co jest, to, co było w skarbcu koronnym, to było. Koron szczerą tych 5, berła, jabłka i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego miecze i precjoza mniej ważne. I opis szczegółowy według Ambrożego Grabowskiego, ileż w tym było drogocennych kamieni, pereł i tak dalej, i tak dalej. Tym razem opis 1796. I ta data jest dla nas kluczowa, proszę Państwa. My tego oczywiście nie mamy, bo jak Państwo wiecie, nie mamy żadnych regaliów naszych. Jesteśmy bodaj jedynym krajem w Europie, który nie posiada tych regaliów historycznych, bo ukrali nam je Prusacy. Więc szybkie przypomnienie historii. Wracamy znowu do insurekcji kościuszkowskiej, kiedy ta już padała, jeszcze dogorywały jakieś walki na Mazowszu, na Litwie. Do Krakowa wkroczyli Prusacy. Właściwie zostali wpuszczeni do Krakowa. Wydawało się, że każde wojsko jest lepsze niż rosyjskie. W związku z tym te wojska pruskie zostały wpuszczone. Wydawało się, że jak wojsko pruskie zajmie Kraków, to Rosjanie tu nie wejdą, nie będą grabili. I Prusacy zachowywali się dość porządnie. W związku z tym nikomu nawet do głowy nie przyszło, że poważą się na coś takiego jak kradzież insygniów koronacyjnych królów polskich. W Europie rzecz nie do pomyślenia, ale poważyli się. Zresztą znaleźli zdrajcę, który im wskazał, gdzie jest skarbiec i podpowiedział, jak się do niego dostać. Sami nie potrafili, więc inny uczynny im podpowiedział. W każdym razie Chojm wywiózł z Krakowa cały skarbiec koronny po cichu. Gdy wojska pruskie opuszczały Kraków, przez 2 lata byli w Krakowie, w 1996 roku, to jeszcze krakowianie ich żegnali, machając im na pożegnanie. Nikt nie wiedział, że wywożą ze sobą na skarbiec koronny. Te dzieje skarbca oczywiście później, to za chwileczkę, były poruszane, no bo chociażby carowie rosyjscy, którzy mieli pretensje do korony polskiej, podnosili tą kwestię. I Aleksander I, i później Mikołaj I. No i wyszło na jaw, że władcy pruscy początkowo przechowywali to u siebie, no a później jak... Oficjalna wersja przynajmniej była taka, że kazali to przetopić, kamienie wydłubać z koron polskich i sprzedać. W każdym bądź razie już w połowie wieku XIX większość była przekonana, większość poszukiwaczy czy publiczności, jak się wtedy to mówiło, że skarbów koronnych już nie ma, przepadły na zawsze. I nic nie ocalało ze skarbca królewskiego. No i to jest nieprawda, dlatego że chwilę później objawił się Szczerbiec. Do dzisiaj można go zobaczyć na wystawie na Wawelu. A Szczerbiec był jednym właśnie z tych przedmiotów zrabowanych wówczas przez Prusaków. No ale koron, bereł i niczego innego nie było. W związku z tym uznano, że Szczerbiec ocalał i nic więcej. Tymczasem w roku 1914 gruchnęła w Krakowie wieść, że odnaleziono korony. Nie było chyba skarbu bardziej poszukiwanego, bardziej efektownego niż skarbiec koronny z Wawelu. W związku z tym ona zelektryzowała rzeczywiście społeczeństwo. Jedna gazeta za drugą pisały najpierw, że jakąś jedną koronę, później czy to królewska korona, a później już pisały wprost takie brukowce, że znaleziono polskie korony i polskie berła. Nie znaleziono. Ale czy mamy koronę? No mamy, proszę Państwa. Dlatego, że ta korona przyjechała już 3 lata wcześniej. Znaleziono ją nie w Krakowie, a w Sandomierzu, właśnie pod tą tytułową gruszą. Ale Sandomierz był wtedy na terenie Rosji i po kryjomu w kawałkach przywieziono ją do Krakowa i złożono tutaj. Przekazano kapitule katedralnej krakowskiej. I do dzisiaj tutaj jest. Znowu możecie ją Państwo zobaczyć. To jest tak zwana korona hełmowa i przypisywana Kazimierzowi Wielkiemu. To tą koronę rozmontowaną, bo to są, tu są takie szpilki, 4 ogniwka, ta korona była rozmontowana, włożona do tego hełmu
i zakopana pod drzewem na terenie jednego z klasztorów w Sandomierzu. W trakcie prac została odnaleziona, no i poszła informacja do Krakowa, coś tego zostało znalezione, przywiezione do Krakowa, odczyszczone i jest do dzisiaj. Proszę Państwa, jedna, jedyna korona, którą mamy, prawdziwa z tamtych czasów. Przy czym nie jest to korona ta najważniejsza, privilegiata, ta, w której się koronowali królowie. To jest korona podróżna. Korona, którą nasi władcy używali, podróżując po kraju albo wyruszając na pola bitewne. Stąd ona była dopasowana do tego hełmu, mocowana na tym hełmie. Czy należała do Kazimierza Wielkiego? Prawdopodobnie tak. Nie mamy żadnej pewności. Zabytek znaleziony, tak jak powiedziałem, w roku 1910, do dzisiaj jeszcze nie przebadany na dobrą sprawę. Spoczywa w gablocie muzealnej. Jak tam się znalazła? Pytanie, skąd się wzięła w Sandomierzu i dlaczego akurat w ziemi gdzieś tam pod Lipą czy pod Gruszą? W archiwach sandomierskich i zachował się taki opis mówiący o tym, że zbliżali się Szwedzi w czasie potopu. Braciszkowie wszystkie najcenniejsze przedmioty zapakowali do skrzyń. To, co się dało zapakować na wóz i wywieźć, wywieźli, a to, co nie, zakopali w ogrodzie klasztornym. No i domyślamy się, że to jest jeden z przedmiotów, które zostały tam zakopane. Czemu Kazimierz Wielki to tam zostawił? No zostawił jako pewnego rodzaju woto. On tam miał wypadek, później wydawał się, że jest stan bardzo ciężki, nagle troszkę ozdrowiał i widocznie postanowił podziękować Bogu za owo ozdrowienie, ofiarowując tą koronę. Później to i tak się wszystko się źle skończyło dla niego, ale korona została, przez parę wieków przeleżała w Sandomierzu, a później w ziemi. Czy to jest, proszę Państwa, prawdopodobna odpowiedź, taka opowieść, że ktoś tam zakopał? Jak najbardziej. Wracamy do Krakowa. To jest klasztor cystersów w Mogile. Klasztor z XIII wieku, oczywiście tutaj już nieco zbarokizowany. Potężne opactwo. Biblioteka. I tu, proszę Państwa, w tej bibliotece pod oknem stoi sobie taka skrzyneczka. Tak wygląda. Jeszcze z XIII wieku pancerna skrzynia, do której ładowano cenne przedmioty, nie mówię, że akurat precjoza, bo i księgi, i paramenty liturgiczne. I to znowu historia, a nie legenda. Znowu lata potopu, chwila, kiedy Szwedzi mają wkroczyć i braciszkowie cystersi zrobili to samo, co tamci w Sandomierzu. Zapakowali wszystkie paramenty liturgiczne, wszystkie cenne przedmioty do takich skrzyń, siedmiu, ale nie mieli gdzie uciekać. Zakopali je w ogrodzie klasztornym. Ogród klasztorny cystersów ma ze 20 hektarów. Było gdzie zakopać, do tego mieli jeszcze lasy, ciągnie się aż do takich Łęgów Wiślanych, olbrzymi teren. Bez wykrywaczy metali w XVII wieku, nie do odkrycia. Każdy kij ma dwa końce. Jak Szwedzi zostali wyparci z Krakowa, braciszkowie wrócili, to się okazało, że nie bardzo pamiętają, gdzie zostały zakopane skrzynie? Odnaleźli trzy. Do naszych czasów w oryginale zachowała się jedna, dwie się rozleciały. W każdym razie tylko z trzech wydobyto to, co schowali przed Szwedami. Cztery jeszcze gdzieś do dzisiaj spoczywają na terenie ogrodów cysterskich. No i proszę Państwa, wracamy. Na tyle opowieści o skarbach krakowskich. Wracamy do Wrocławia i kielich Marcina Lutra. W 2002 roku dotarła do Wrocławia wiadomość, zresztą za pośrednictwem jednego z ministerstw niemieckich, informacja do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znalazł się świadek, który twierdzi, że wie, gdzie został schowany kielich należący do Marcina Lutra. Został schowany w jednej z kamienic wrocławskich, podał oczywiście adres i powiedział, w jakich to było okolicznościach. Ten kielich istniał rzeczywiście i należał do zastawy szklanej, którą Marcin Luter w roku 1543 ofiarował swojemu przyjacielowi, Justusowi Jonasowi, jako prezent ślubny. Dlatego na wszystkich naczyniach, które wchodziły w skład tego serwisu, nakazał umieścić inskrypcję. I ona w ten sposób identyfikuje bezbłędnie nam, że jest to dar właśnie owego Marcina Lutra. Z biegiem czasu ta zastawa się rozproszyła na pojedyncze egzemplarze i do dzisiaj znane są tylko dwa. Jeden kielich ze szkła barwionego na zielono i jedna misa.
Kiedy w 2002 roku zgłosił się człowiek twierdzący, iż wie, gdzie jest kolejny kielich, tym razem czerwony, to byłoby to trzeci element tej składanki, no to zaczął się ruch i starania o przeprowadzenie archeologicznych badań, ale w celu tylko poszukiwania tego skarbu. Okazało się, że wnuk dawnej mieszkanki Wrocławia i jego ojciec znają to miejsce, podali adres. Była to ulica Mazowiecka. Opowiedzieli całą historię, gdy zaczęły się naloty bombowe w 1941 na Breslau. Mieszkańcy tej kamienicy wykopali dziurę i zrobili w piwnicy, zrobili dodatkowy schowek, taki skarbczyk. Wzmocnili go szynami tramwajowymi, żeby nawet gdyby bomba wpadła tam, to żeby nie przebiła się przez do tego niewielkiego pomieszczenia, i znieśli tam wszyscy z całej kamienicy te swoje cenne przedmioty, licząc na to, że przetrwają wojnę. I babcia owegoż człowieka, który ujawnił całą sprawę, zaniosła tam oprócz swoich jakichś rodowych przedmiotów, srebreł, również ów kielich lutra. Informacja zelektryzowała środowisko archeologiczne i właśnie ten mój kolega, który miał tu dzisiaj występować, Czarek Buźko, zebrał ekipę i rozpoczęły się poszukiwania. Zgodę wydały i władze miasta, i wojewódzki konserwator zabytków, a więc wszystko zgodnie z regułami, i nagle wszyscy zaczęli ze sobą współpracować. No i archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego. I macie państwo zdjęcia z akcji poszukiwawczej. Akcja poszukiwawcza wyglądała dlatego w ten sposób, że budynek został zburzony w latach 90. I na tym miejscu pozostała tylko łąka. Trzeba było zatem dokopać się, mówiąc kolokwialnie, do tej starej piwnicy. No i dokopali się. Znaleźli również te szyny, o których opowiadała osoba, która rzekomo doskonale znała tą sytuację, a więc mówiła prawdę. Skarbu nie było. Okazało się, tu Cezary Buźko, a tu już ostatnia warstwa. Było trochę przedmiotów takich codziennego użytku. Była jakaś zastawa porcelanowa, sztućce, inne przedmioty domowe. Natomiast samego kielicha nie było. Co się udało stwierdzić? Tuż po wojnie ktoś jednak się dostał do tego skarbczyka. Widoczny był wkop poprowadzony bezpośrednio z góry. Ktoś widocznie z dawnych mieszkańców tego domu, zanim wyjechał z Wrocławia albo wrócił, bo tego się już dzisiaj nie da ustalić, odkopał skarbczyk, wyjął te wszystkie cenne przedmioty, w tym również kielich lutra. Nie mamy go, być może będzie to kolejna jakaś akcja poszukiwawcza. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.